Wiemy już, na jakie imprezy kulturalne możemy wybrać się w tym roku. Miasto przedstawiło szczegółową ofertę podczas konferencji prasowej. Ten szczególnie okres letni turystyczny jest z taką bogatą ofertą, że w każdy weekend coś się w Suwałkach w naszym mieście będzie działo. Organizacja imprez ma kosztować kilka milionów złotych. Budżet Suwałki Blues Festival przekracza grubo ponad milion złotych. Także to są już duże pieniądze, ale to i z kasy miejskiej, i nie z kasy miejskiej, bo mamy partnerów dla niektórych wydarzeń sportowych, dla niektórych wydarzeń kulturalnych, mamy sponsorów, także to nie wszystko będzie pochodziło. Część rzeczy będziemy chcieli zrealizować w ramach różnych projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej, z dotacji chociażby od marszałka, z Ministerstwa Kultury, także źródła finansowe są różne, niemniej jednak gros środków będzie oczywiście pochodziło z budżetu naszego miasta. Część oferty wiąże się z 10. jubileuszową edycją Suwałki Blues Festival. Rozpoczynamy już przygotowania i tak naprawdę strojenie się do rytmów bluesa 23 marca na rozgrzewce podczas koncertu zespołu Big Daddy Wilson Trio ze Stanów Zjednoczonych. Chcemy również Państwu zdradzić trochę rąbka tajemnicy, że podczas tego koncertu będą niespodzianki od innych sponsorów, którzy wchodzą w to wydarzenie 10. edycji, na co bardzo gorąco Państwa zapraszam, bo na pewno będą to niespodzianki dla wszystkich, którzy przyjdą i będą uczestniczyli w tym koncercie, w koncercie rozgrzewki bluesowej. Następnie oczywiście 6-9 lipca, kontynuując temat bluesa, to jest edycja, która również jest edycją wyjątkową, bo edycją, która jest wydłużona o jeden dzień. Rok 2017 jest rokiem Andrzeja Strumiły. Z tej okazji już odbyła się wystawa jego teatrali. Uroczysta inauguracja obchodów odbędzie się 2 kwietnia. Będzie tam zaproponowana i zorganizowana plenerowa duża wystawa plakatu twórczości Andrzeja Strumiły przed Suwalskim Ośrodkiem Kultury. Również w tym dniu przewidujemy spotkanie z panem Andrzejem Strumiłą, koncert orkiestry kameralnej wraz z solistami i jestem przekonana, że to wydarzenie będzie takim doskonałym akcentem pokazującym twórczość pana Andrzeja, ale również rozpoczynającym obchody uroczyście w naszym mieście roku Andrzeja Strumiły. Kolejne duże wydarzenie przygotowujemy na 21 października. A 21 października będzie zorganizowany benefis. Benefis malarza uświetnią jego przyjaciele, aktorzy. W najbliższym czasie, w kwietniu i maju, sztandarowe festiwale. Międzynarodowy Festiwal Muszelki, Wigier, Piosenki, Tańca, Wigraszek, Monodram. Te wszystkie festiwale o randze międzynarodowej bardzo się dobrze u nas przyjęły. W bieżącym roku zbiegło się kilka jubileuszy, które będziemy obchodzić wspólnie z ośrodkiem. 20-lecie twórczości artystycznej opiekuna galerii i instruktora Andrzeja Zujewicza. 85-lecie twórczości malarza pochodzenia suwalskiego Mariana Murawskiego. 10-lecie chóru gospel. 10-lecie działalności Suwalskiej Orkiestry Kameralnej. Swój mały jubileusz będzie miał też Suwalski Ośrodek Kultury. Z pełną ofertą, łącznie z tym, co mają w zanadrzu organizacje pozarządowe, Muzeum Okręgowe, Biblioteka Publiczna i Suwalskie Placówki Oświatowe, będzie można już niebawem zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. Wydział Kultury i Sportu opracował także kalendarz wydarzeń sportowych. O jego szczegółach poinformujemy Państwa w poniedziałkowym wydaniu wiadomości.